Witam po przerwie. Na naszej zielonej kanapie już ostatni gość w dzisiejszym programie. Nadal pozostajemy w temacie kultury, można by tak rzec, gdyż będziemy rozmawiać tym razem o tym, jak edukować i gdzie edukować naszych małych artystów. W związku z tym moim ostatnim gościem jest dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, pani Katarzyna Dziurdzikowska. Witam serdecznie. Witam wszystkich Państwa, tak jak wspomniałam, i witam Panią. Jak wspomniałam, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia to jest taki specyficzny twór, organizacja, bo oprócz tego, że jest to najzwyklejsza szkoła podstawowa z normalnym programem, takim jak każda inna szkoła podstawowa publiczna, to jeszcze jest ten aspekt muzyczny. I teraz jest fajny okres, bo po pierwsze, mają Państwo dni otwarte już w marcu, 3 marca i możemy na te dni otwarte zaprosić wszystkich rodziców ze swoimi pociechami, którzy myślą o tym, aby je zaprowadzić właśnie do Państwa szkoły. Tak, zgadza się, 3 marca mamy dzień otwarty, to jest już drugi dzień otwarty, gdzie można się zapoznać z ofertą szkoły, można poznać infrastrukturę, przede wszystkim zakres zajęć i też zakres programu, jakim dzieci będą się opierać w czasie nauki. No właśnie, bo to jest pierwsza taka ważna decyzja w życiu tych młodych ludzi, w życiu ich rodziców, gdzie z takiego dziecka, którego świat ciągle jest zabawą tak naprawdę, przychodzi szkoła, zaczynają się pierwsze obowiązki, więc pewnie tych pytań też jest sporo na temat, jak to życie w Państwa szkole wygląda. Sporo jest takich pytań, dlatego że jest troszeczkę tak demonizowana ta szkoła w dzisiejszych czasach i może za bardzo mamy też obraz takiej szkoły wcześniejszej, z moich lat też, może z Pani nie, ale z moich tak, z tym, że nie było tak strasznie, my chyba sami się straszymy tymi latami szkolnymi, natomiast teraz jest więcej zabawy, zabawy przez naukę albo nauki przez zabawę, także dzieci miękko wchodzą w ten okres nauki, nauczyciele też są wyedukowani w kierunku właśnie rozwoju dziecka, technik nauki, także naprawdę nie ma się czego bać. Szkoła jest bardzo przyjazna i jak rodzice przychodzą i dzieci, to niechętnie też wychodzą z tej szkoły, chętnie by zostali. Myślę, że tak na pewno jest, bo no, generalnie jakby tworzenie muzyki raczej nam się kojarzy z czymś przyjemnym, więc jeżeli jeszcze rodzic ma takie poczucie, że to nasze dziecko być może ma talent w tym kierunku i mogłoby grać na jakimś instrumencie, być może zostać artystą, kompozytorem, nie wiadomo, co przyszłość przyniesie, ale to jest taki dodatkowy, pozytywny aspekt tej szkoły. Myślę, że jedyną obawą może być właśnie ten natłok dodatkowych obowiązków, że rodzice się boją, że oprócz tego, że te dzieci nasze właśnie będą się uczyć polskiego, matematyki, biologii, historii, to jeszcze dochodzi muzyka, iż będą całe dnie siedzieć w szkole. Jak w Państwa szkole jest to pogodzone? Jak ten program wygląda? Czy to też jest troszeczkę tak zmitologizowane na dzisiejsze czasy, dlatego że jeżeli się patrzy na dzieci i właściwie nie ma teraz dzieci podwórka, tak prawdę powiedziawszy, tak. Dzieci są tak obciążone zajęciami, że właściwie trudno tutaj powiedzieć, że te dzieci naprawdę mają aż tyle zajęć. Na pewno mają więcej, bo jest to poszerzone o treści muzyczne, ale z drugiej strony jest to tak komponowane w program nauczania i w ramową liczbę godzin, siatkę, że po prostu pewne treści są zabrane z siatki tak zwanej zwykłej podstawówki, bo dlatego, że dzieci po prostu realizują ten program artystyczny. Poza tym mamy całodzienną opiekę. Jest to wszystko bardzo proporcjonalnie ułożone, szczególnie dla tych najmniejszych uczniów, żeby jak najwcześniej kończyli i mieli tą zapewnioną opiekę świetlicową. Mamy czytelnię, bibliotekę, są obiady, także dziecko praktycznie, tak jak mówię, spędza ten czas na zabawie, miękko wchodzi w okres nauki, a rodzic ma też poczucie bezpieczeństwa, bo dziecko ma wszystko zapewnione w szkole, również zajęcia wszystko, dodatkowe. Tak, jest wszystko na miejscu, jest cały czas pod opieką z osobami, które bardzo dobrze zna, tak. Więc ten aspekt, myślę, takiego poczucia bezpieczeństwa jest dla dziecka tym bardziej jasny i to jest potrzebne, bo szczególnie jak bardzo mocno zmienia to środowisko w tym pierwszym roku. Teraz można jeszcze składać wnioski do 4 marca, więc już tak naprawdę dużo czasu nie zostało. Tak. W jaki sposób te wnioski się składa? Jak to wygląda? Wnioski składamy w sekretariacie szkoły. Są wyznaczone dni na tak zwane badanie, brzydka nazwa, przydatności, niestety, no ale niestety ja tego nie wymyślałam, tylko ministerstwo.
unikając słowa egzamin, tak? Jest to badanie przydatności, czyli tak po prostu, czy dziecko ma predyspozycje. Mhm. To też w tym wypadku te predyspozycje to jest też dzień, tak? Każde dziecko może mieć na przykład lepszy, gorszy dzień. Mamy też drugi dzień naboru, taki dodatkowy, ósmego, gdzie po prostu dzieci mogą mieć wcześniej albo być chore, jakieś niepredyspozycje, albo sytuacje losowe. Także też można później podejść jeszcze raz do przesłuchania. Także mówię, w tym wypadku jesteśmy bardzo otwarci. Natomiast jak to jest z tym talentem, tak? Bo no najczęściej właśnie. Jest tak, że moje dziecko, może być taka sytuacja, że dziecku coś nie pójdzie, ale to wcale nie jest jednoznaczne z tym, że dziecko nie ma talentu. Mhm. Jak prawdę powiedziawszy, każdy ma z nas jakiś talent. Niekoniecznie musi być w kierunku muzycznym, ale może być w kierunku muzycznym, ale ukryty talent, albo jeszcze niedojrzały talent. Mhm. Także to nie jest wcale powiedziane, że to jest przekreślenie drogi po prostu artystycznej. I jak to zweryfikować? Bo to jest też taka duża odpowiedzialność, myślę. Żeby u takiego dziecka właśnie jakby, nie wiem, w jaki sposób się sprawdza te predyspozycje? Czy, nie wiem, to się sprawdza, czy ma słuch na przykład dobry, czy rytmikę ma dobrą? Na danym etapie, czyli przy tej weryfikacji przesłuchaniowej, to jest tak, że po prostu bierzemy pod względem, badamy słuch muzyczny, czyli jakość tego słuchu na danym etapie rozwoju, poczucie rytmu, pamięć muzyczną i ogólny stan rozwojowy dziecka i psychofizyczny, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi właśnie o tą przydatność czy gotowość, tak jak jeszcze raz podkreślam, wcale nie jest powiedziane, że nawet jeżeli dziecku nie pójdzie, to za parę lat nie może się uczyć w szkole muzycznej czy w ognisku muzycznym. Po prostu niektóre dzieci muszą dojrzeć. Pewnie, że jeden ma lepsze prognozy muzyczne, drugi mniejsze, ale to może się różnie rozwijać. Tym bardziej, że często tak się mówi, że ktoś jest zdolny, ale leniwy, a inne dziecko może być bardzo mocno pracowite i często jest w stanie dużo więcej osiągnąć przez tą swoją włożoną pracę, więc to też jakby od tego, myślę, też sporo zależy. Ja powiem tak, największe sławy i talenty światowe zawsze mówiły, że 10% talentu, 90% pracy. I muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, żeby to zaakceptować, dlatego że raczej wszyscy dążymy do tego, żeby było 90% talentu, a 10% pracy. Tak się nie da osiągnąć sukcesu. No niestety nie, ale tak i tego też trzeba chyba trochę nasze dzieci uczyć, a to nie jest łatwe, to jest duża odpowiedzialność. Że jednak... No to jest właśnie plus tej szkoły w dzisiejszych czasach, dlatego że jest wiele aspektów rozwojowych dla dziecka, wiele aspektów rozwojowych też dla samej rodziny, dla samej kultury bycia w przestrzeni i przede wszystkim takich cech rozwojowych dla dziecka, czyli kreatywności, empatii, świadomości przestrzennej, przede wszystkim rozwoju zdolności lingwistycznych, które są bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Zawsze się mówiło, że jednak muzyka poszerza horyzonty, ale także ociepla obyczaje. Tak? Także mówię, są same plusy, na pewno tym minusem, aczkolwiek dla mnie jest to wartość dodana, jest ten czas poświęcony, dlatego że dzieci uczą się też pewnej systematyczności, kreatywności i w późniejszych wyborach naprawdę dochodzą do wielkich sukcesów i to w dziedzinie medycyny, prawa czy innych zawodów. Na pewno to owocuje w późniejszych latach. Jeszcze chciałam się tak podpytać, bo jedno to jest to, kiedy rodzice uważają, że być może moje dziecko ma jakiś talent związany właśnie z muzyką i przychodzą na te dni otwarte, składają wnioski, biorą udział w tych przesłuchaniach, ale czy Państwo jako grono pedagogiczne też na przykład jakby sami szukacie utalentowane dzieci gdzieś, nie wiem, chodząc, nie wiem, do przedszkoli na przykład? Znaczy, no tak, jakiś... my wychodzimy w miasto, tak zwane. No właśnie. Tak, nie wszyscy są tak zorientowani. Wygląda. Jest grono osób, które są zorientowane, jeżeli chodzi o szkołę. Są też to ludzie sztuki, ale nie tylko. Szkoła jest coraz bardziej znana ze względu na bardzo wysokie wyniki nauczania i jeżeli chodzi o przedmioty ogólne i przedmioty muzyczne. Niemniej jest gro ludzi, którzy po prostu nie mają pojęcia, że taka szkoła jest i że mają talent w domu. Także chodzimy na przesłuchania do przedszkoli i tam dzieci po prostu są weryfikowane i zapraszane do nas na przesłuchanie i przychodzą z rodzicem, dziecko wchodzi, zaśpiewa piosenkę, wyklaszczy rytm i jak wszystko dobrze pójdzie, jest przyjęte.
Czyli to też jest fajne, bo czasami też może się tak zdarzać, że rodzice nawet nie pomyślą o tym, że no bo sami powiedzmy nigdy nie zajmowali się taką branżą artystyczną i jakby nigdy nie wpadło im to do głowy, że być może moje dziecko też by mogło w tym kierunku mieć jakiś talent. Także to jest fajne, że też udaje się Państwu wychodzić właśnie i takich tych talentów wyszukiwać. Tak, i w sumie chyba takim właściwie bodźcem dla rodziców też jest ta nasza nowa filharmonia, bo mamy okazję pokazać te nasze maluchy i jak takie maluchy zerówkowe albo nawet pierwszoklasici wychodzą i występują, no to serce rośnie, tak? No, rodzic pewno. Jest dumny. Nie każdy może być w filharmonii, a już występować to już Czyli zupełnie. Już faktycznie tych maluchów tam do filharmonii zapraszacie? Tam swoje koncerty mają, tak? Staramy się, mają, mamy tak? raz do roku taki podsumowujący koncert dla mieszkańców, także zapraszamy zawsze, to jest w maju. Tylko czyli teraz, już też niedługo tak naprawdę. Tak, ciężko, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, ale na pewno będzie informacja o koncercie i staramy się wtedy też te nasze maluszki pokazywać i one sobie super radzą na estradzie, nie mają żadnych problemów. Ja myślę, że to też jest tak, że dzieci, które, w ogóle dzieci chyba mają, jak są takie młode, taki ten... teraz słowa mi zabrakło, ale taką chęć rywalizacji troszeczkę i też pokazania, czego się nauczyły, że już potrafią coś zagrać, więc dla nich taki koncert to jest świetna okazja do tego. Czy dzieci charakteryzują się tym, że nie mają hamulców, one są bardzo naturalne. Właśnie to dzieciństwo u nich polega, że nie mają oporów, chyba że faktycznie są jakieś osobowościowe, dzieci, które są bardziej w sobie, wszystko przeżywają, ale takie dzieci można policzyć na palcach. Później, w okresie dojrzewania, to tak, już się robi tutaj różnicowanie, natomiast takie maluchy są takie rozkoszne i takie chętne do występowania, że właśnie chcą się pokazać, czego się nauczyłem i ta rywalizacja jest taka zdrowa, to nie jest na podbudowie złośliwości, tylko po prostu chcę zobaczyć i chcę się pokazać, nie? Także to jest tak sympatyczne i tak ciepłe, że wszyscy na to czekamy. Czyli Pani Katarzyno, no co, no zapraszamy wszystkich. Serdecznie zapraszamy wszystkich, zapraszamy siedmiolatków, zapraszamy sześciolatków. No właśnie, bo sześciolatków też można do szkoły już do Was posłać. Znaczy tak, no zmieniły się przepisy prawa, dlatego że obowiązek szkolny teraz dotyczy siedmiolatków, z tym, że prawo do nauki mają też sześciolatki, także jeżeli rodzice uznają, że dzieci są na tyle dojrzałe, że mogą sobie poradzić w naszej szkole, to zapraszamy serdecznie i niech zobaczą i zadecydują po prostu, czy będą chcieli puścić dziecko, czy nie. Czy w tym roku, czy ewentualnie w następnym, bo też tak zapraszamy, bo jak nie pierwsza klasa, to zerówka. To zerówka. Tak. Właśnie też jest punkt taki przedszkolny, tak? Tak, to tak można... punkt przedszkolny. To popularnie mówimy zerówką. Rodzice też bardziej chłoną nazwę zerówka, bo zawsze była zerówka, także zerówkę też mamy i zapraszamy serdecznie. Także zapraszamy rodziców razem ze swoimi pociechami, czy sześcio, czy siedmioletnimi. Składanie wniosków do 4 marca, przesłuchanie, badanie predyspozycji muzycznych, o tak fachowo bym powiedziała, 5-7 marca, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia, jedyna w Szczecinie, więc tak. Myślę, że każdy trafi, także zapraszamy serdecznie. Ja bardzo Pani dziękuję za rozmowę i za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem była dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia, Pani Katarzyna Dziurdzikowska, a ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym wydaniu programu Galaktyka Pomerania. Miłego wieczoru. We'll be right back.